I lecimy już, drugi pojedynek. Pierwszy oczywiście wyłonił finalistę dzisiejszych rozgrywek, jest nim oczywiście Dark. A zobaczymy, na kogo zagra. Tutaj Rogue, oczywiście legenda StarCrafta również, też mistrz świata. Tutaj wicemistrz Stats. Tarcza Ajur. Już ukończyli obowiązkową koreańską służbę wojskową, zarówno Stats, jak i Rogue. Przed Bianą i przed Darkiem chyba jeszcze ta służba, chociaż nie pamiętam, czy Bian też jej nie odbył. Tak, tak, starzy wyjadaczem. I zwycięzca ciśnie na Darka. Dobra, spoko. Na razie, jak widać, zupełnie standardowe początki. Rogue zaraz pewnie postawi trzecią bazę. Na takiej dużej mapie nie spodziewałbym się dwubazówki, nawet od Rogue'a. No i dokładnie, dronka jedzie na swoje miejsce. Stats zaraz też będzie robić Oracle i tak dalej, i tak dalej. No i pierwsza adeptka też już idzie przez mapę. Także lecą klasyką. No ciekawe, czy tam Stats będzie właśnie grać tego typowego defensywnego Protossa z przejściem w kariery. Kiedyś to lubił grać, bardzo umiał grać. Pamiętam, jak 5 lat temu w Finlandii właśnie Stats takim stylem karierowym, defensywnym, pięknie rozgrywał turniej, no i nawet wygrał. Kurczę, no, pokonał Fińczyka na fińskiej ziemi. Ale Soral też ich pokonał na koreańskiej. Aż zobaczysz sobie osiągnięcia Statsa. Tylko chwilę, bo coś się Wikipedia zamoliła. No nie, no Rogue, serio, taki błąd. Żeby nie zrobić spora na czas, albo żeby królowe może nie były trochę lepiej ustawione. Przykra sprawa. Ale Stats ma długą Wikipedię, niesamowite. Dobra. Widzę, widzę. No, pokonał Solara wtedy w finale. Natomiast też pamiętam, że po drodze pokonał Serrala, tak. Stats pokonał wtedy Hiro, Serrala i Solara w finale.
ale to jest klasyczny stat, w zasadzie nic się nie wyróżnia w jego otwarciu. Znaczy, może lekko wyróżnia się fakt, że wszystko bardzo dobrze wykonał i tak dalej, no ale to są dwa Warlordy, trzy drony zniszczone, więc skoro nie było nic innego za bardzo do roboty, to wiadomo, że musi być timing przyzwoity. Czyli stat zobaczmy, że zrobił takie wyjście, żeby poczyścić trochę biomasę dookoła. No i Overlorda, jak się akurat napatoczył, no to oczywiście również chwyci. I przy okazji, wiadomo, dronuje elegancko. Tutaj Stalker zostanie stracony. Akurat się skończył blink w momencie, jak ten Stalker padł, nie dało się go raczej odratować. To jest pierwsze przechwycenie, pierwsza krew, jeżeli chodzi o Rogue'a. I pierwsza krew Protossa. Zobaczmy, że stat zdecyduje się na robienie raczej najpierw Storma. Tak. Robo Facility. Tutaj oczywiście pełna barykada też. No i dopiero potem czwarta baza, okej. Okay. Jak sobie patrzę, myślę, co robi Stats, jak to wykonuje, jak to się dzieje. Ale tak dość defensywnie, no. Zachowawczo, no. Bezpiecznie. Niektórzy by szybciej zagrali czwartą bazę z pewnością. Ale nie Stats. Ile on tych High Templarów już ma? O, na razie przyzwał dopiero pierwsze dwa, okej. Okay. Nazwijmy o to, co mi chodziło. Jeszcze raz dziękuję. Spoko, spoko. O to chodzi. O to są poradniki. Płyn chłodniczy do stalkerów. Cześć Kaszim, witam mocno. Siemano, zobacz Kaszim, jak działają ładnie twoje loga. No, może turniej nie ten, ale wiesz, tutaj traktujemy jako ten. Jako teścik przy okazji. Jedyna rzecz, ale to raczej kwestia loga, które dostaliśmy od Chaosa. A to zaraz pokażę, na razie popatrzmy, jak zaatakuje pan Rogue. Ale Rogue znalazł okienko czasowe ładne, nie? Rogue Hydra jeszcze przechodzi w ogóle w lurkery z zasięgiem, no ale jednak sztormy są, ale tylko dwa. Kurczę, Stats to obroni? Zaczynam mieć poważne wątpliwości, no bo widzimy, ile jest tych jeszcze hydralisków żywych, jak pięknie dobiegają zerglingi, żeby robić za mięso armatnie. No fantastycznie, ale... A jednak jest super bateria, pułapka też się nawet przysłużyła. Spróbuję złapać jeszcze Archona Rogue, nawet mu się udało. No, on ma produkcję, ładną ten zerg. No i teraz już pewnie Rogue widzi na minimapie, że trochę mało tego wszystkiego zacznie zaraz dobiegać. W zasadzie to nic. No to się wycofuje, dodronował. Ładne to było. To była naprawdę i ładna obrona, i ładny atak. Ale wracając do tego, nie? To obramowanie przy napisie, nie? Powinno być czarne, a nie białe, bo to by było bardziej czytelne, nie? Że adres tylko. A reszta jest git, reszta super. Reszta bardzo fajnie, ale to mogłoby być na czarno i by było czytelniejsze, adresik, ale do tego takie tam wiadomo, co ma wisieć, nie utonie. A, masz jak to zmienić? Masz jak to poprawić nawet? No, super. Czarne wyszczuple. Siema SKPPWi, witamy. Doskonale. Dobra, widzę, że stacja jednak się nie zmienia i ja to szanuję. 5 lat temu kampa na 4 bazach w kariery, bateryjki, kanony, no ja to pamiętam, jakby było wczoraj. Tutaj też mogłyby być jakiś jeden kanon, nawet jeden by się przydał pewnie, ale nie jest aż tak potrzebny, skoro jest ta rampa może. No i stats tak jak przed laty, defensywnie, tutaj zeloci niby do kontry, ale tak naprawdę skoro zerk nie atakuje, to i zeloty nie kontratakują. Stats po prostu biega jak dzik po lesie, ale nie musi im tymi zelotami aktualnie tak dużo robić. On liczy na kariery. Chociaż zauważmy, że to jest na razie jeden Stargate, zaraz będą trzy. Oczywiście Rogue przeleciał zwiadowcą i widzi, że to są grane lotniskowcem. Hydrali, dobra. Już bardziej się nie da zobaczyć, że są grane kariery. Wszystko widać. Permanentna inwigilacja stacji jeszcze karierem pewnie rozwali tego Overseera. Ale
ale dziwne te kontrataki Roachheadera, które się czają w narożniku, to tylko stat zobaczy, zrobi tutaj, ja wiem, no z 20 zalotów i zostanie to zjedzone. Także chyba się tak Rogue rozdzielać, wydaje mi się, nie powinien. Chociaż Roachheadera w sumie w małych grupach też zawsze się dość dobrze wymieniało. Kwestia, co ma tam Protoss. O, i piąta baza statsa. Już z karierami. Nie mamy na razie za szybkiego jakiegoś rozstrzygnięcia. Stat skorzystał. O, pewnie, że kanony i baterii. Oczywiście. Rób też liczę, że przykampi się dobrze, ale ja już czuję, jakie będzie zakończenie. Ale szano jest staca za ten styl. Na Terana kampa w kariery na czterech bazach. Na Zerga kampa w kariery na czterech bazach. Tylko w PvP się zaczyna robić trochę dziwnie. Ale plan nie musi być jakiś oryginalny, żeby był dobry. Ważna, dobra realizacja, dobra obrona, przeżyć. O, spoko, zrobię Kashim, zrobię elegancko. Dziękuję za szybką reakcję. Nawet nie wiedziałem, że ty to możesz zmienić, podmienić doskonale. No i natychmiast w lurkera, w czychacza, jak go sztormuje pięknie. Chociaż z koruptorami są trochę problemy, bo nie ma też archonów. Stalkery też mogłyby się zblinkować defensywnie, wrzucić na nich hold position, żeby atakowały koruptory. Nie no, no tak czułem, to się musiało tak skończyć. Zaprotosowany zerg. I to jeszcze walka przy wieżyczkach. Walka przy tych wszystkich queenach. I mięciutko mimo wszystko. No brawo, w ogóle pusty Nidus tutaj jest. Ale proba, spokojnie, proba to ogarnie, proba go obroni. Pojedynkę. Bez problemu baza zniszczona, Rogue oczywiście dalej siedzi w meczu. Powoli kariery odbudowują interceptory, są też żarowy 5 archonów. Piękna sprawa, żeby skontrować zarówno te lingi, jak i koruptory. Perfekcyjnie. O, czy hacze kontratakują? Już się wycofały, już myśli Rogue, że będzie męczony. Te lingi są niesamowite. Przeszkadzają Protossowi w przemieszczaniu się, stats też ich błędnie nie zniszczył. Jest, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ale nie, dobra, archony przeżyły, myślałem, że popękały szybciej od lurkerów. GG. Trzeba niszczyć changelingi, bo dobrze zergowie potrafią ciałem changelingów nas blokować. To się zdarza. No i wystartowali w kurtym lewym Rogue, w dolnym prawym stats, mapa Oceanborn. Siema Kocour, witamy, witamy.
Nakręci sobie oczywiście tutaj kółeczka po bazie przeciwnika pan Stats. Barykada jest. Co ciekawe, Stats jest jedynym protosem poza Hiro, który wygląda na to, że też chyba sobie upodobał barykady z pylonem w środku. Ja nie jestem dużym entuzjastą, ale kto wie, może to jest jakaś metoda. Też teoretycznie na wczesne lingi to nawet może jest lepsze, bo tylko wystarczy teraz właśnie adeptka czy stalker i już mamy barykadę, bo gdyby pylon był tutaj, a budynki w barykadzie, to jeszcze potrzeba jeden gateway ustawić. Może takie jest założenie, żeby te wczesne lingi trochę łatwiej zatrzymywać. Ale jednak jakieś ryzyko może i w tym jest. No ale też z jeszcze innej strony, w sumie Hiro jak dostał Bailing Bassa na coś takiego, to się jednak obronił. O, Rauk gdzieś biegnie. Rauk swego czasu był takim trochę specjalistą od bardzo szybkiego wygrywania na protosów. Pamiętam jak Zesta zbeształ na IEM-ie w finale. No i na razie nie ma teleportacji, czeka na tutaj tak, w tym międzybaziu tak zwanym. No może dronka? Jakby się dało, to by zniszczył z pewnością. To na 58, dobrze, lekki supply block był, ale Rogue szybko sobie to wszystko skompensował, robiąc kolejne overlordy. Królowe dobrze ustawione do obrony przed Oracle, tutaj będzie wieżyczka i królowa, no i taka obrona podstawowa w sumie, ale kompletna i przede wszystkim gotowa na czas. Królowa mogłaby jeszcze zaparkować z prawej strony haczerki, ale to pewnie w momencie jak Rogue zobaczy, gdzie to leci. No w sumie dwie Oracle, to nie ma żartów. Można krzywdę zrobić, tylko że... No zobaczymy, ja bym tak celował w 3 drony. A, albo i w ogóle 0, skoro Rogue tak szybko zareagował i od razu się schował dronami do tyłu. No troszeczkę przeklikał, ale ostatecznie dwie drony, więc w sumie to bez szału. Stats poza tym robi klasyczny atak. Czemu są dwa roczwory? No chyba błąd, panie Dark, z tym podwójnym roczworem. A może chcę zrobić oba ulepszenia do roczy. To się zdarzało w historii StarCrafta dawno temu, co prawda, ale się zdarzało. Szybkości za przemieszczanie się podziemną. No, podziemią, tunneling flows też. Może. Ale wątpię. Raczej Rogue się pomylił. Ja mówiłem Dark? Chyba tak. Rogue się możliwe, że pomylił. Ciekawe, czy teraz zdąży jeszcze anulować, jak się zorientuje, bo teraz jest taka chwila, że może się wyrobi. O, a jednak nie. No dobra, Rogue teraz to zauważył. Idziemy na minimapie, gdzie patrzy. Ale raczej nie chodzi o tunneling close. Raczej miał być Evo Chamber. Tak, miał być ulepszenie, teraz ten Evo Chamber zagrał gdzieś z tyłu. No i Hydra Den. Stalkerów, dwie Oracle i obijamy Overlorda.
Oskonane karakany hydraulickie, wszystko porobione jak trzeba. Nie, solidna robota. Wygląda na to, że timing statsa już lekko zmęczył rywala, który w dodatku nie może za bardzo robić dronek. W ogóle stats tak ciekawie, bo bez asymilatorów gra. I jeszcze w dodatku po plus 1 do ataku robi pancerz zamiast plus 2. Właśnie, ciekawe, ciekawe. Dlaczego? Może by można by go o to spytać kiedyś. Jestem pod wrażeniem, bo Stats robi taki styl Kurczala Hero teraz na, dla odmiany. Taki się z niego zrobił inny zawodnik. I to na 9. Właśnie dziwna liczba, że na 9 warp gate'ach. No jeden jest tutaj na proxy oczywiście. No to chyba jest tak, że on będzie musiał zaraz zaatakować w końcu. Czy będzie musiał dobrać do przeciwnika, tak myślę. Babka jedna, druga. Już myślałem, że salwa w haczy, ale nie, nie, nie. Cierpliwości. I oczywiście kontra na godzinę 6 też niby miała mieć miejsce, ale chyba będzie ciężko zadawać obrażenia, bo tutaj Stats elegancko przyzywa kolejne siły. Takiego kanona jednego też warto zrobić. Pamiętam, że Raynor zawsze coś takiego budował, jak grał Protossem, bo wie, jak łatwo jeden kanon, nawet spore liczby linków z baterią, z szybkimi jakimiś warpinami potrafią dużo linków obronić. No i dawaj do końca haczem. Ile tu jest zelotów? Boże, jaki vibe zesta. 30 ponad zelotów. A czas zniszczona już na dzień dobry, na dobry początek. Trochę słabo wysłał te zeloty, jak mam być szczery. No ale Stats walczy dalej. Teraz jak widać w dalszym ciągu szarżuje. Na dole jest całkiem ładna robota wykonywana przez zelotów. Na górze też walczą. No i ponad 30 zelotów zaraz wyparuje. Są kolejni. Może w pułapkę też. Aj, nie wdepnął. Jak to się stało? Że ta pułapka się aktywowała, ale nic nie złapała. A mikro nie było do końca robione. Jakiś dziwny pech. No i idzie powoli Stats w szar... nie w szarże, przepraszam, no to znów w sumie znowu szarżuje, ale idzie w Storma, idzie w podwójny robo. Czyli pewnie jakieś immortale potencjalnie. Też anulował robienie lurkerów w tym momencie Rogue. No i to jakiś mały pozytyw dla Statsa jest, bo im później lurkery, tym później ten problem przed nim. Zastanawiam się, czy jest już zasięg do lurkerów, ale nie ma. Nie ma i nie będzie, zapomniał o tym Rogue. No i też ma niemały problem ten koreański zerg, bo nie ma czwartej bazy. Stats go na razie bardzo dobrze ustawia. Sztorm już powolutku na horyzoncie. Cztery hydralne, cztery otrze. Oracle się cofają. Wchodzimy, 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 wchodzimy. Ale jak to wchodzić, jak lurkery nie mają zasięgu? Jakiś dziwnie mały ten zasięg lurkerów, jak nie mają opracowanej tej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Bez zasięgu, jak bez ręki. Jak Stats chce, to może przełamać. Chyba nawet teraz jest najlepsza chwila, żeby rozwalić te lurki i hydry. O, może babka. Nice, no to jest duża sprawa. Stats teraz trochę złapał, ale może nawet sobie nie zdaje z tego sprawy. Ten tu ucieka. No zaraz, recall chyba będzie potrzebny. Jak tak dalej pójdzie po blinku, recall. Ewentualnie granie na czas. No tak się przestawia taktycznie, a tutaj widzimy, że
Fu. Myślę, że zdążyły się zakopać, jakoś szybko to zrobił. A bo on zrobił zasięg do lurkerów już w końcu i zakopywanie, okej. Rok odzyskuje w miarę panowanie nad rozgrywką. Nie jest źle. Chociaż nie powiedziałbym, żeby był do przodu. Stac jak to stac. Wiadomo, od razu w karierki. Kurczę, no tak się utożsamiam ze stylem Staca, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Dokładnie to, co lubię sam grać. No i do tego jeszcze Mothershipa sobie ufunduję. 300-300. I mamy Mothershipa. Rocze zaraz jedzą pewnie te kilka stalkerów. No, prawie że. Dzika kontra. Tak się zastanawiam, czy tutaj po prostu też nie poleci ten carrier jeden z drugim. O, albo Oracle, no. Chociaż nie mają tak bardzo dużo energii, żeby wszystko wyczyścić, ale sporo mogą wyczyścić. Trzeba uważać na te hydry, może teraz stację wyklika. O, no, Immortale z Oracle na te hydry. Pięknie wszystkie Oracle przeżyły i teraz mogą w miarę jeszcze atakować. Tutaj oczywiście wymiana bazowa postępuje. No i to jest genialne, żeby robić te kariery, bo przecież z czasem, no to jednak one się wyklują, one się wybudują. W zasadzie to jeden karier. Bo tutaj stac ma pełny limit. Ale jak coś straci, to może kolejne karierki budować. Immortale kolejne i będzie pięknie. Teraz sztormowanie i próba wejścia pewnie do pierwszej bazy Zerga. Oj, sztormuj stacji, uciekaj. Ajajajajajajaj, zabolało. Tutaj jeszcze jakieś posiłki. Ej, ale stac chyba wygrywa. Dobra, może za bardzo respektuję lurkery, ale stac na pewno nie. GG. No, brawo stac. Bardzo ładnie rozegrane. W razie czego by się obronił karierem, bo tam już nie było żadnych hydrolisków w kontrze. A tutaj miaskunia. Dobra, lecimy. Rook na niebiesko i stac oczywiście na czerwono. Mapka Amfion. Od razu zaczyna oczywiście stac od blokowania obrzydliwej ekspansji Zerga. No i ze skutecznością 100%, bo ciężko nie zablokować haczy, jak się pojedzie wcześniej probą. Są takie otwarcia zergowe, gdzie zablokować się nie da, ale na inne zdecydował się Rook. Szybka rundka dookoła probą. Zwiad. Patrol. Te logosy muszę sprawdzić jeszcze na kolejnej. Za szybko startuję tę mapę, żebym ogarnął. Przerzucenie pliku jednego, ale to spokojnie. Będzie do biegu gotowy start po tej mapie. Może coś sprawdzić chwilę. Dobra. Doskonale.
latać do stacji z takim... O, oh, wow. Bardzo zdeterminowanym na jedną taktykę Protossem. Ja to widzę, jak pada... Oj, jeszcze jedno, się mu... Wow, okej, okay, udało. Wydaje mi się, że dało się 6 rozwalić, ale to takie tam detale. Natomiast, no, trzeba przyznać, że Rogue się bardzo nie postarał i na pierwszej mapie i teraz na tej trzeciej, żeby obronić swoje drony, bo to jest bardzo zły początek, jak tracisz od razu 5 od jednej Oracle, a jeszcze przeszleci druga, która też może się dobrze zakręcić. No, pewnie, że tak. Jeszcze jedno! Ej, jakie dobre mikro teraz stats dla zmiany. Znaczy, w sumie to w ogóle jest super, no. 8 dronek to jest doskonały początek. Ale stats tak samo, nie? Na każdej mapie. Te Oracle męczy. Ale tym razem 2, a nie 3. I do tego prawdopodobnie zobaczymy jakieś uderzenie właśnie z użyciem tych jednostek. Zobaczymy, czy Rogue już na adeptki polegnie, no bo na którejś mapie jest szansa zawsze na adept pusha. I to będzie mapa Amphion. Na razie 4 adeptki, takie wiecie, straszonko. Raczej się nie przeteleportuje stac. Nie sądzę. Teraz jest chwila dla tego, żeby kolejny cień wysłać i na przykład postawić pułapkę w jednej i w drugiej bazie. Zobaczymy, czy stat się zgłosi, a może po prostu zwykły atak. No i przy okazji ważne jest przyzwanie też adeptek od razu, jak się da, z tych 4 warp gate'ów, bo już ma 4. Okej, cień wysłany. Przyzwał 4 adeptki w tym momencie stat. Tu anulował i Oracle. Mogą się ruszyć. I się ruszają. No, czy warto było? Nie powiedziałbym. O, i teraz bardzo ważna informacja wpada w ręce Rogue'a, bo zobaczy, ile tutaj jest adeptek. On teraz już powinien odkładać wszystko na Roach'e. Jego ręka zergowska broni, żeby robić teraz drony. No i robi spencrawlery. Tutaj oczywiście powinna być za chwilę pełna barykada Rogue'a. Już ustawia dronę. Tak jest, tak jest. Najpierw wyszły królowe, teraz zakolejkował Roach'e. Lingi na kontrę to też jest oczywiście dość istotny elemencik, bo może uda mu się trochę zaskoczyć przeciwnika. Stacji idzie, ale... O Jezuniu, tu pułapka powstaje! Tu Jezuniu, własne rodzone drony prawie zablokowały. On w te queeny wskakuje. Transfuzje lecą. Jocho, piękna pułapka tutaj siadła też. Magiczna kontra, jak ta kontra? 7 probek, to w sumie nawet dobry, bardzo dobry rezultat, ale adeptki też mają całkiem przyzwoity. Ciekawe, czy anuluje tego Ivo Chambera, czy wytrzyma napięcie Rogue. Nie no, powiem przeczekać cień i teraz dopiero anulować i wyjść. Tak jest, stats. Teraz jest twoja chwila, idealnie. Tak jest, aj nie. Nie ma takiego wchodzenia, ale można by spro... Co jest? Ile? 20 probek padło? Ale mu kliknął. Coś jeszcze tutaj się dzieje? Nie, wydawało mi się. 22 proby zniszczył tym kontratakiem Rogue. No gdyby one żyły, to by była zupełnie inna już sytuacja. Zupełnie inna pozycja. Oczywiście Rogue też cierpi, no bo nie zbiera z tej nie zbierał bardzo długi czas tej trzeciej bazy. W drugiej było za dużo dron, ale on chciał się ratować. No, taka nawet się wyrównana sprawa zaczyna dziać. No, ale jak on przechwyci adeptki, to już nie będzie taka wyrównana. No i nurkujemy? Nie nurkujemy, jest wycofanie. Jeszcze raz drona. Znaczy jeszcze raz Oracle atakuje, może jakoś drony zamrozi. Jakby była energia, to by tak, to by zamroził. No i teraz wyjście ze stalkerami. Kurczę, no wyrównało się. Choć nie powinno, jakby stats nie zepsuł obrony. Spire. Zawsze dobry pomysł w takich dzikich scenariuszach. Myśli sobie pewnie Rogue. Czwarta baza grana z jego strony. Dopiero teraz zaczął tutaj budowę w narożnik. No, to nie jest do końca narożnik, ale powiedzmy. No i znowu świetna kontra lingami, bardzo dobra. Stats próbuje odpowiedzieć. Cień wysłany. Znowu drona idealnie zastawi wejście do bazy. No nie jest pewnie zachwycony stat z tą pozycją cały czas. Nie jest tragicznie, nie jest za dobrze. I jeszcze jedna pułapka. No nie. Ale się znowu Rogue dał troszeczkę nadzieć. No trochę bardziej niż powinien.
i lecimy na wydobyć. Bardzo ładnie poklikał stats, oczywiście po dronach, ale zaraz Rogue poleci mu taliskami, jak widać przegrupowanie jest. Chyba stats już nawet widział, co w miarę nadchodzi, ale no może i nie, reakcji nie widzę za bardzo z jego strony. Dopiero za momencik recall do pierwszej bazy jest jedyną opcją odpowiedzi na te mutaliski, ten warping dwóch stalkerów. Tutaj oczywiście stalkerami też stara się bronić przed kontrą. Nie no, ale panie Stas, trzy stalkery na krzyż nie wystarczy. No i zaczyna się niełatwa obrona Protossa. Już jak widać szkody odczuwalne. Rogue będzie mu latać i latać pewnie cały czas bez końca. Jednocześnie planuje atak do tej bazy bez baterii. Stalker jeszcze daleko. No nie, no te mutaliski szybkie jak cygan na bazarze. I kuleczki, kuleczki. No doskonałe, fantastyczne te kule były. 23 proby zniszczone. Brawo, Stats. To jeszcze daje mu taki cień szansy. Jakby teraz idealnie skontratakował, wydaje mi się, że ma szansę wygrać. Bejny. Do trzeciej bazy. Ale jak widać nie przycisnął się. Wyłączone robo facility z pracy. Nice, 26 probek zniszczonych. No to teraz każdy jak widać w swoją stronę. Niesamowite, że Stats jeszcze ma szansę wyciągnąć. Dobra, zobaczmy, to mikro musi być oczywiście absolutnie bezbłędne. Pewnie Stats żałuje, że chwilę temu użył Disruptora, bo teraz mógłby pomóc lekko sobie. O ja, z tymi zerglingami. No i między minerałami, tak żeby ciężej było zerglingom zaatakować. Mutaliski cały czas świetnie bez korków atakują z powietrza. Ale ciężkie to jest w ocenie. Ale no, jednak Rogue bym powiedział, że ma prowadzenie. Jakby tylko spamował lingi, to i wyczyści tę bazę. No faktycznie, Stats miał jakieś dziwnie małe liczby już. GG. Well played. Lecimy, kolejna mapka. Jak widać, prowadzi 2 do 1 Stats, a my szukamy logosów. Tutaj jest logo. O, no jest trochę lepiej, wydaje mi się, że jest znacznie czytelniej. Warszawa, Marszałkowska 60. No bez problemu, tutaj da się przeczytać. Było trochę ciężej z tym jasnym, nie? Doskonale, dobra robota. Dziękuję bardzo, Kaszim, za update'ik szybki. Lecimy dalej. Leakstream. Czy będę sam składać? Nie, raczej nie będę już sam składać komputera, skoro można to tam za te parę złotych dostać, to nie widzę za bardzo. No chyba, że dla kontentu, no to może tak, ale... Już raz to robiłem na streamku. Rol na GoStreamer, jak się nie mylę, ten zielony, co jest w logu, jest te dwie widoczne. A, że to logo? Tak, to duże? No, to też by w sumie wszędzie czarne obwódki pewnie pomogły, nie? W tej czytelności, w sumie, na bank. Tylko nie wiem, czy da się tak zrobić, żeby dookoła były wszędzie czarne obwódki, nie? Całe czarne tło walnąć tam. Drop shadow. Okej. Okay. No weź składaj. Ej, fajne, teraz Boko mi dał do myślenia, z tym, że fajnie jakby, wiecie, mapy mapami, twórca mapy ma jakąś tam wizję, wersję, nazwijmy to domyślną, ale fajnie jakby można było zamieniać cały ten motyw, nie? Że na przykład zamiast ta mapa, no ja nie wiem w sumie jak się nazywa ten motyw, ten tileset, whatever, nie? Nie wiem jak się na to mówi, no to jest jakieś takie, to wygląda jak jakieś płyty blaszane, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, nie znam się, ale jakby dało się zrobić, że nagle jest ta sama mapa, ale pustynna, nie? Fajnie jakby można było tak na mapach zmieniać takie rzeczy. Żal Sioni, ale w wersji załóżmy pustynnej, zimowej, lawowej, jakiejś tam innej, nie? Ale wszystko działa jak ten.
Tak, tak, na przykład. Zawsze byłaby to jakaś lekka odmiana, taka wizualna, myślę, że fajne by to było. Ale funkcjonalność by oczywiście była dokładnie taka sama. Wszystkiego, żeby gracze tam nie mieli problemów. O, coś takiego pisze Kashim. No, w sumie. Tak. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, zdecydowanie. Dokładnie. Doskonały pomysł, nigdy to by zabiło monotonię. No, aż dziwne, że dopiero teraz o tym pomyślałem. Ale tak, no to zawsze wiesz, tam byś coś popatrzył. No, po prostu różne dekoracje tej samej mapy, nie? Na dobrą sprawę. O, albo w jakiejś minucie się zmienia wizualnie, jak jest late game, nie? Na przykład. O, to cię, albo... No, kurczę, fajne. Bo gdyby takie było, no... wydaje mi się, że ludzie... Ja też by mi się podobało takie wizualne przepoczwarzenie się w late game, czy w coś tam innego, nie? Można by też zawsze na pewno zrobić tak, że gracze widzą jedną wersję. Natomiast... A my widzimy taką trochę zmodyfikowaną, to nawet pewnie byłoby takie trudne. Co by tam palić? Oni zaimplementują. No tak, no Uncapped Games można by się tego w miarę spodziewać. Oni tam nawet już podobne patenty wydaje mi się, że robią nawet, patrząc na to, co tam widziałem niedawno, ale to ci mogę wspomnieć boko, bo ty też masz NDA. Jak zrobiłeś C3 dodatku, coś takiego. Ale transfer dronek ma miejsce, no jest do trzeciej bazy. O, dobra, leci Oracle. Jak widzimy, Twilight Council zagrany przez Statsa. Stacja jest niezmienny w swoich pomysłach. To mi się podoba, to szanuję. No ale teraz oczywiście wraca do tego, co mu zapewniło sukces na mapie pierwszej i drugiej, czyli Blinkstalkery, ale z trzema Oracle, bo na poprzedniej były dwie Oracle i Adeptki. I pomimo tego, że aż 8 dron zniszczył na początku, to potem się to trochę posypało. Dokładnie, rozwalanie probek meteorytem. Super pomysł, super plan. Dobra, dzięki Kashim, zaraz będziemy aktualizować. Doskonale. I męczymy jedną, drugą, trzecią dronę. Doskonale to wyklikał stats. Najważniejsze, żeby nie stracić Oracle. Kurczę, już znowu 8 dronek wyłapał. Niezły jest, no. Zadziwiająco. Często mu się udaje to dużo ugrać. Tutaj na przykład mogła też polecić pułapkę, ale Stats zrezygnował. No Stats był takim mistrzem robienia pułapek swego czasu. Jak wielu protosów właśnie na tym nie bazowało swoich gier, to on to lubił robić. I wychodziło. No i teraz rytualny push protosów koło 6 minuty. 2-3 Oracle plus Stalkery. Ta trzecia Oracle też dołączy, dlatego ona poleciała przy krawędzi, żeby oczywiście nie zginąć. I teraz dołącza do Stalkerów z przodu, bo tutaj wszystkie Oracle raczej są potrzebne na wypadek, gdyby jakieś kilkadziesiąt zerglingów spróbowało złapać Statsa. Chociaż tak, niby podobnie, ale widzę, że jest pewna zmiana, bo wtedy na przykład szybciej Stats szedł w Templar Archives i w Stormy, natomiast teraz robi podwójne robo, czyli jest pewna odmiana stylu gry. Mi się osobiście bardzo podoba te podwójne robo, bo jak gramy na Roach Hydra, to ja bym z reguły grał Disruptory dość szybko. Immortale po drodze też jak najbardziej są wskazane. Mogą być. Nalanie na Turbo Gurunc. Tak, planuję, że ona bije, znaczy tę koszulkę taką na ramię. może się uda mi ją jeszcze zdążyć kupić, bo to nie jest dla mnie takie proste. Chcę tam przejść, wyszukać, nie wiem nawet gdzie się kupuje ubrania, bo to już nie kupuję, nie kupowałem dawno. Ale są te sklepy jakieś. Dzień dobry, poproszę żono Big. Tak to widzę.
A, ten mówisz o Bułgarii. Dobra, dobra, dobra. Stara Zagora, czy jakoś tak to się nazywało? Bułgarii Turbo Gorunc, dobra. Konkubentka. Ogarniemy. Coś tam znajdziemy ciekawego. Jak widać, kolejny Revelation zagrany przez pana Statsa. Mięciutko. Trzeba może zorganizować jakiś ten... jakieś chłodzenie pod lapka, żeby ci tam nie zgrzał się za mocno. To trzeba będzie pożyczyć. Prawdopodobnie. To leci z tematem pan Stats. Trzy Immortale, Stalkerów oczywiście też jest troszeczkę. Tutaj ringi na kontrę. A dwie kuleczki są, tak jak mówiłem. Immortale, Disruptory, fajnie na Roach Hydra to działa. Chociaż na biomasie oczywiście stosunkowo ciężko trafić. Czy wszystko dogadane i będę na żywo w Bułgarii komentował? Nie ma pewności niestety, ale pracujemy nad tym. Pewności jeszcze nie ma, ale walczę, żeby był lan z tego amfiteatru tam. Na razie to jest palcem po wodzie, jak zwykle. Zapisane. Dobra, ładna kuleczka poleciała w Roach Hydra. Tutaj jak widać dalej jest konfrontacja. O, żeż ty, nawet Oracle się zabrały do walki. Aż dziwne, że nie padły, bo to jest... powiedział firmowy ruch wielu protosów. Oracle dołączają do bitwy i giną. No, dalej walczy. Jedno z Oracle pęka. Teraz bardzo fajnie zaprocentują Oracle, atakując te drony, bardzo szybko je poniszczą. Nie no, Stac jak szef zagrał tę mapę i w ogóle trzy bazówka, taka solidna, mocna, pewna. Po co czwarta baza? I zobaczcie, Stac i dobrze się zakampi do karierów i zolinuje też jak trzeba. Doskonale. Super, bardzo się cieszę, że zobaczymy Statsa w finale. Modna Darka też ostatnio nieźle sobie radził, więc zobaczymy, czy może wygra nawet dzisiejsze zmagania i Protoss będzie w końcu górą. GG. Pokonany Rogue. Ładne puszczę, ładne oliny. Albo kampa w karierę. No, szanuję, bardzo mi się podoba, jak gra Stats. Kopiowałbym.